Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku bonusowym Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj udajemy się do ukrytej świątyni i jak dobrze pójdzie, to zajmiemy się też ciekawymi wysypkami. Do tej ukrytej świątyni w sumie już źle idę. O co chodzi? Ona jest na bagnach. Nie jest typowo na tych bagnach, które my znamy. Nie mówię ani o mglistych moczarach, ani o wielkim bagnie. Tylko to jest pomiędzy wielkim bagnem, a niczym. Możemy wejść w jedną z odnóg, jakby przepłynąć sobie wodą i znajdziemy właśnie ukrytą odnogę bagienną. Także wejdziemy tam dzisiaj. Ten miecz, który dostaliśmy od Mirona za przenoszenie mu złotych monet, będzie do tego oczywiście odpowiedni, ponieważ tam musimy za pomocą właśnie tego wejść. Także do wielkiego... nie, do przystani łotrów. I tak w sumie to nawet możemy tędy z przystanią się przejść i po prostu wypłynąć w morze. Na razie w przystani nie mamy niczego do zrobienia. Ogólnie nie ma tutaj zadań pobocznych już od gości. Przynajmniej nie słyszałam o tym, żeby były. Więc no zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. I co? I wejdziemy sobie... Ach, tutaj dalej leży Pat i Beckett. No dobrze. My... płyniemy sobie tutaj. Możemy też jeszcze znaleźć jedną ukrytą jaskinię. Jeżeli dobrze pójdzie, to wam ją również dzisiaj pokażę. Natomiast chwilowo płyniemy w tę stronę. Nie wiem, czy dalej będą te towary rozwalone tutaj leżeć. W ogóle możemy bardzo jakby solidnie tutaj wszędzie pływać. Do każdej tak naprawdę z tych wysepek, którą tutaj widać. No tak, tutaj oczywiście orkowie byli. My płyniemy troszeczkę dalej jednak, a nie tutaj. Tak naprawdę właśnie najlepiej jest wyruszyć z tego miejsca, gdzie mamy te ich galery, no ale niepotrzebne nam tutaj na razie żadne spięcie. Chociaż ogólnie już tych orków też załatwiliśmy. Na tej wysepce przed nami byliśmy, na tej po lewej stronie również. Także nie musimy się też również tym wszystkim przejmować. Pójdziemy sobie właśnie tutaj. Myślę, czy coś jeszcze ciekawego można znaleźć w okolicy. Nie wiem tego. Natomiast wiem, że jest jedno miejsce, gdzie też fajnie by było się udać. Dobra, nie wiem, czy już teraz musimy odbijać i skręcać, czy jeszcze dalej. Wiecie, nie mogę otworzyć mapy. Ale wydaje mi się, że dobrze płyniemy. Nie wiem, ile nam zejdzie w tej świątyni. Zobaczymy. Jeżeli się uda, to jeszcze popłyniemy właśnie na jedną z wysepek, gdzie można zdobyć osiągnięcie. Jak tylko wyjdę na brzeg, to pokażę wam, gdzie się znajduje jakby to miejsce, gdzie to osiągnięcie można znaleźć. Jak widzicie, tutaj już mamy parę węży morskich. Ja też ostatnio dałam sobie trochę w broń, więc taki wąż teraz nie stanowi żadnego problemu. Zrobiliśmy sobie właśnie nową broń i takie rzeczy, także naprawdę jest przyjemnie. Tych węży tutaj, jak widzicie, jest dosyć sporo. Są też te gówniane krwiopijce. Nie wiem, co jest gorsze. Dobra, ta krwiopijca chwilowo nie będzie mi przeszkadzać tak jak ten wąż. Cześć pani krwiopijca. Do widzenia. No, mogę? Dziękuję. Jak widzicie, dalej dosyć solidnie obrywam. Przydałby się lepszy pancerz. Nie wiem na przykład, jak zdobyć zbroję Nordmarczyka i to mnie bardzo boli, ponieważ jest takowa zbroja. Nie wiem, czy w ogóle będzie mi dane ją zdobyć, ponieważ zdobywamy ją w momencie, gdy opuszczamy wodny krąg, a ja nie wiem, czy w ogóle będę miała taką możliwość. Nie wiem, czy tych krwiopijców jest tu więcej, czy nie. Natomiast te węże morskie na pewno będą mi utrudniać życie. Jest też pan golemiarz, zadymiarz. Dobra, zaraz nie będzie tego węża morskiego. No i akurat pan golem przyszedł do mnie. Jak widzicie, żadnych problemów już w tym miejscu raczej nie uświadczymy. Nie mam pojęcia, czy coś można tutaj ciekawego znaleźć, czy niekoniecznie. Bagienne ziele to mnie raczej nie rajcuje, ogniste ziele też nie. Skrzyneczka jest tutaj na przykład.
Także możemy sobie ją zabrać. I czy coś jeszcze w tym miejscu? Bagienne ziele? No nie, raczej niczego więcej. Chodźmy więc dalej, nie zapominając oczywiście o F5, żeby nie było problemów. Akurat Damian zrobił mi kawy, więc mam to nagrywanie odcinka. Cześć pan golemiarz, zadymiarz. No i pięknie, kolejny golem za nami. Aż mi grę zlagowało. Zaraz też sprawdzimy sobie ten teren, ale najpierw warto będzie go oczywiście wyczyścić. Te pluje, jak widzicie, tutaj są. Jest ich tu nawet więcej. Jak widzicie, one są tutaj. Akurat mieliśmy szczęście teraz. Dobra, chwilowo jest bezpiecznie. Co prawda słyszę węża. Gdzie pan wąż? Najpierw chyba warto będzie wybić tutaj wszystko w tym miejscu. Kolejny poziom, kolejny. Nie mam za grosz pojęcia, na co mam wydawać punkty nauki. To jest rzecz, która dosyć solidnie mnie denerwuje. No bo tak naprawdę jesteśmy już na tyle dobrymi wojownikami, że naprawdę nie ma na co wydawać tych punktów. Tak w sumie. O, tutaj nawet jakieś zwłoki. I to zwłoki nowicjusza. Gejzer, ekstrakt many, złoto oraz stara moneta. Bagienne ziele. Wiecie co? Przydałoby się odpalić jakieś światło. Niestety przyszliśmy akurat o takiej porze, że jest tutaj ciemno. Okej, bryłę lodu to akurat sobie zostawię, ale ten sen możemy zdjąć i na jego miejsce dać sobie właśnie jakieś światło. Chociaż ja wolę się poruszać z pochodnią. Minus pochodni jest taki, że nie możemy wtedy używać żadnej telekinezy. Nic tu nie ma. Więc no, to jest na pewno minus. Natomiast zobaczymy. Może być tak, że mi się na przykład... Wiecie, tak sobie zeskanujemy na szybko. Te same bagienne zioła, także raczej... Nic konkretnego w tym miejscu. Tutaj była skrzynka. Nie wiem, czy zauważyliście ją kątem oka. Ja zauważyłam. Także dobrze by było otworzyć bagienne krwiopice. Przeszukałam je już, dobra. Majher Manfreda. Jest to sztylet. Prawo, prawo, prawo. A w skrzynce otwieranie zamku w runa, stara moneta oraz wywar z niebieskiego bzu. Fajnie. Dobra, wyrzućmy pochodnie na chwilę, sprawdźmy, czy niczego tutaj nie ma. Ognisty korzeń. No nie, nie ma tutaj niczego raczej. Dobrze. A tutaj gdzieś coś, jakoś... Może? Ciemny grzyb. No, nie rajcuje mnie to jakoś bardzo. Ale może być. Możemy wejść do wody. Też nam to raczej nic nie da zbyt wiele. I mamy wejście do świątyni. To miejsce musi naprawdę urokliwie wyglądać za dnia. No, ale nie mieliśmy takiej okazji, żeby za dnia tutaj zajrzeć. O, akurat wpadłam do wody. Ale możemy użyć tutaj miecza. Pięknie. Archeolog. Otworzyliśmy sobie właśnie wejście do świątyni. Tam jest pełzacz królewski i to nie jeden. One raczej już na tym etapie gry nie powinny stanowić problemu. Mam całkiem niezłą broń, dlatego uważam, że nie powinny być problemem. No, jest całkiem okej. Trochę gryzą. Ale jest optymalnie. Tak, słychać jakby się to z powrotem zasuwało, natomiast nic się nie dzieje. Przejście jest dalej otwarte. Będziemy mogli też stąd na spokojnie później wyjść. Tych pełzaczy jest tu więcej. To przejście się tylko delikatnie przymknie. Jak widzicie, teraz te pełzacze bez straty HP.
Okej, okay, jest was tutaj trochę. Najpierw poproszę tego jednego. Pięknie. Widzicie, za nie jest też kupa siana, po prostu kupa expa. To jest po prostu niebywałe. Mamy też strażników. Oni na razie, jak widzicie, się nie budzą. Także mamy chyba szczęście. No. Pięknie. Super. Ogólnie, jeżeli chodzi o to miejsce, to jesteśmy w stanie otworzyć tylko jedną z komnat. Jak widzicie, są tutaj komnaty dwie. Jedna jest przeznaczona dla magów i to jest ta po lewej stronie, a druga jest przeznaczona dla wojowników i to jest ta po prawej. Tutaj, jak widzicie, też mamy jeziorko. Na dnie można popływać. Po drugiej stronie są pełzacze i parę złóż tutaj też możemy znaleźć w tym miejscu. Sejmitar Abu Duba. Nie wiem, czy jak ja nie wezmę sobie tego. I wiedza magiczna, krąg piąty, krąg czwarty tomu piątego. Zrobimy F5, bo nie wiem, jak ci strażnicy na mnie zareagują w momencie, gdy ja tu zacznę sobie coś robić. Na przykład jak podniosę sobie coś. Na przykład to. I ten sejmitar. No nic, niby nie reagują. Mamy też do czytanka coś. Dzień pierwszy. Wiedziałem, że ten obrzydliwy miecz musi być kluczem. Cóż za niesamowite uczucie. Znaleźć się w miejscu nienaruszonym przez żadnego człowieka. Przez, kto wie, może nawet tysiące lat. Szkoda czasu na pisanie. Muszę zająć się badaniem tego miejsca. Dzień czwarty. Dobrze, że wziąłem ze sobą podstawowe wyposażenie do pracy polowej i sporo żywności. To miejsce jest jeszcze bardziej ekscytujące niż początkowo myślałem. Dzień jedenasty. Chyba zaczynam rozumieć część z tych tajemniczych znaków i symboli, którymi posługiwali się pierwotni mieszkańcy tego miejsca. Drzwi po prawej stronie od wejścia podpisane są mniej więcej jako zdrowe życie w dobrobycie, natomiast te po drugiej stronie jako spokój i ubóstwo mędrca. Dzień 13. Nie wiem, czy to może tylko moja głowa, ale coraz częściej słyszę jakieś kamienne odgłosy. Wydaje mi się, że otwarcie wrót mogło naruszyć strukturę sklepienia świątyni. Mam nadzieję, że nie utrudni to badania głównej sali. Naprzeciwko ołtarza. Ten wielki okrąg na piedestale jest imponujący, ciekawy, czy miał jakąś inną rolę niż przywiązywanie, niż powiązywanie z jakimś tajemnym kultem. Zajmę się tym już jutro. To był pracowity dzień. Cholera, znowu słyszę te... Pewnie miało być kamienie. No tu mamy kamienie. I ci kamieni strażnicy się jeszcze nie obudzili. Ale zapewne obudzą się w momencie, gdy sobie otworzę któreś z tych wrót. Także otwieramy oczywiście te po prawej. Dokładnie, obudzili się. O, fuck me. Nie. O kurna. Marvin, co jest? Z czego oni korzystają? Musimy najpierw bryłę lodu. Bryła lodu jest najgorsza. Jak widzicie, w tej świątyni nie jest wcale tak kolorowo. Tu jest naprawdę bardzo trudno wiązać jakikolwiek koniec z końcem. Najpierw do tego z bryłą lodu trzeba by było podbiec. Bo tak to będziemy raczej skończeni. Dobra, ja sobie stanę tak, żeby wymanewrować. Dobra, najpierw bryła lodu. O kurwa mać! Co tu się dzieje? Ja pierdykam! Kuźwa! Dobrze, że do wody mnie wypierdzielił. Ajajajajajaj. O nie! O. Jeszcze mnie! Że co? Przepraszam, panowie. Ajajajajaj, tu nie będzie wcale łatwo. Też by nam się przydało użyć chyba jakichś czarów.
Ja nie wiem, jak inaczej to przeżyć. Tutaj by się przydała bryła lodu. Tylko nie wiem, czy ja zdążę to skastować. No nie wiem. Musimy spróbować. Jak stoimy z czasem? Pewnie bez sensu. No już 15 minut z głowy. Mam falę mrozu. Mam bryłę lodu. A to nie bryłę lodu. Falę lodu. Bryła to mi się teraz nie przyda. Coś grupowego nam jest potrzebne. Tylko trzeba się też wymanić. A nie, że ja tak bez many se chcę czarować. Mana. Proszę mi dać jakieś ziele, cokolwiek. Ognisty korzeń. Ogniste ziele. No i taki niebieski bez. Ile ja mam w ogóle many? 45 many mam. Spoko. Otworzymy od razu siódemka i pierdyknę. Powinno się wtedy udać. Marvin, odpalaj siódemę! Nie siódemkę, szóstkę. Nie wiem, czy się udało. Chyba się udało. Nie udało się! Fuck me! Dobra, ogień mi tak jakoś bardzo, Matko Boska, nie szkodzi. Dobra, udało się. Nie ma czego plądrować. Ajojoj, ja chyba korzystam z tej zupy. Dzięki. Nic tu nie ma. Serio, jeszcze nic nie macie? Nic tu nie ma. Jak widzicie, ja zdobyłam ostra. Tam jest ich więcej. Przyda się nam druga fala. Nie wiem, ile to wymaga many. Ale nie poradzimy sobie bez tej fali. Ile zmarnowałam many? A, tylko 15. No. Strzelam. Marvin, dawaj. I ostatni gościu gdzieś tu się zamroził? Nie, byli ci tylko dwaj, tak? Okej, tylko dwóch ich było. Dobra, złoty pierścień, srebrny pierścień. Stara moneta kolejna, złoty puchar. O, proszę bardzo, smoczy korzeń. Coś w sam raz dla mnie. Złote puchary. Weźmy sobie, odpalmy telekinezę. Srebrny talerzyk. Srebrny świecznik. No jak widzicie, bardzo dużo złotek. Srebrne naczynie. Talerz. Taka oto świątynia. Tutaj jeszcze tyle rzeczy. O nie, pan chrząszczyk zginął. O, dużo złotek, naprawdę dużo, aż by się opłacało naprawdę dołączyć jako czeladnik do Davisa. No chyba do Kowala dołączę, bo będę mogła wtedy sprzedawać wszystkie zrobione przez siebie bronie. To mnie chyba jednak bardziej kręci. Okej, jeszcze otworzymy kuferek. Prawo, lewo. W kuferku goblinie jagody, pas ochrony oraz eliksir życia. Super. I czy to jest wszystko w tym miejscu? No prawie. Jeszcze jakaś stara moneta. Kolejny chrząszczyk niestety zginął. I co? Wygląda na to, że to jest wszystko w tym miejscu. Tutaj, jak widzicie, możemy przepłynąć na drugą stronę. Pod wodą też możemy znaleźć parę fajnych rzeczy. Lodowa strzała i takie tam, ale potrzebujemy się najpierw rozprawić z tymi całymi pełzaczami. Więc spróbujmy. Dobra, najlepiej będzie tak od boku sobie tutaj wyjść.
Wtedy tak jakoś w miarę pojedynczo te pełzacze powinny zmierzać do mnie. Pięknie. Pierwszy padł. Dobra. Kolejny. Trochę widzę, że do wody raczej wejdzie. Super. Niczego tu nie znajdę. No i dobra, kolejne jakieś pełzacze. To jest żyła chyba magicznej rudy, no nie? I to nawet dwie rudy. Znaczy się żyły magicznej. Mamy na tyle duży zasięg, że one nawet już nie są w stanie do mnie podejść. Okej, został chyba ostatni pełzacz. I możemy się teraz tutaj rozejrzeć w tym miejscu. To tak, zacznijmy od kopania. Dużo bryłek będziemy mieli rudy z tego miejsca. I okruchy i bryłki naprawdę na plus. Jeszcze kuferek. Prawo, 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 lewo, lewo. Stara moneta, amulet obrońcy. Czyli wszystko pod obronę tutaj zdobywamy w tym miejscu. W sumie ciekawie. Kolejne złoże. Ej, super. Wybaczcie, że jest tutaj tak ciemno, no ale nie jestem w stanie za bardzo nic z tym zrobić, bo nawet światło nam niewiele pomoże. Wiecie co? Przydałoby się wziąć miksturę oddychania pod wodą. W ogóle też chciałabym wam coś pokazać. To znaczy, ja jeszcze nie zdobyłam tego osiągnięcia, ale jest osiągnięcie za użycie 3 mikstur czasowych naraz i chciałabym w sumie to teraz zrobić może. Mam ich troszeczkę. Mamy na przykład taką miksturę oddychania pod wodą. Ten eliksir życia też byśmy sobie wypili. Niech będzie mikstura oddychania pod wodą. Mikstura swobodnego spadania na przykład. I na przykład eliksir wzmocnienia zręczności. Powinniśmy dostać osiągnięcie, właśnie dostaliśmy je teraz. Próba traw. Tak, te do nurkowania raczej się przyda, bo nie możemy używać telekinezy w tym miejscu, więc trzeba będzie wybrać wszystko, wiecie, samemu. Okej, trochę mirtu. Skrzyneczki, jakieś złote świeczniki, złote naczynia. Tutaj też coś jest. Złoty naszyjnik. Złoty talerz, leczenie średnich ran. Złoty puchar. Płyniemy więc dalej. Tego mirtu może nie będę do końca zbierać. Tutaj coś ominęłam. Złoty pierścień. Okej, srebrny talerz. Srebrny puchar, srebrny naszyjnik, srebrny puchar, mułowy mirt i to chyba już wszystko w tym miejscu. No raczej wszystko. Jak widzicie, taka oto świątynia nam się trafiła do zwiedzania. Chyba wyłowiliśmy to, co trzeba było. Mam nadzieję, że niczego nie ominęłam. Możemy już stąd spadać. Jeżeli mam więcej niż jedną telekinezę, to też nad wejściem chyba się znajduje runa do wzięcia. Oczywiście nad wejściem do tej całej świątyni, także też moglibyśmy skorzystać i zgarnąć. Ojej, wpadłam do wody. Dobra. Wejdźmy sobie na przykład tutaj i spróbujmy użyć, ile mam telekines. To przede wszystkim musimy zobaczyć. Mam jeszcze 4 telekinesy, dobra. Tam nad wejściem jest bryła lodu. Ja sobie ją chętnie zabiorę. I to jest jednak zwój bryły lodu, a nie runa. Która właśnie, okej, wpadła tutaj na szczęście. Ale to i tak fajnie wyszliśmy z tym. A raczej na tym. I co? Myślę, że będziemy teraz pływać po tych całych wysepkach. Wydaje mi się, że przede wszystkim interesuje nas jedna wysepka.
Dobra, tam były tylko gwiazdy. Interesuje nas tylko jedna wysepka tak naprawdę. Jedno wejście, gdzie możemy sobie wpłynąć i znaleźć coś fajnego. Tylko teraz tak, jak to wygląda na mapie? Jesteśmy tutaj. Nie mogę się obracać za bardzo z tą mapą. Musimy płynąć w tę stronę. Także zróbmy to. A, i taka sprawa też. Podobno mikstura szybkości usprawnia nam pływanie. Chciałabym zobaczyć, czy to prawda. Dlatego wypijemy sobie na szybko miksturę i spróbujemy. Najlepiej to na 10 minut, bo wtedy powinniśmy w miarę szybko przepłynąć. 10 minut mikstura. Mam jedną tylko taką. To faktycznie daje radę? Jak to działa? Okej, bo tu jest długi szelf. Okej, faktycznie się szybciej płynie. Dobra, to zajebiście. Mam tylko nadzieję, że płynę w dobrą stronę i się nie pomyliłam. Oby. Bo już nie będziemy tego teraz sprawdzać. Będziemy płynąć raczej tutaj przy linii brzegowej. Znaczy się przy linii skał. Bo nie wiem, czy jak nie wypłyniemy za daleko, to nas jakiś potwór nie zeżre. Okej. O, fajnie, że ta mikstura tak działa. Naprawdę, zajebiście. Jak stoimy z czasem? Bo tak naprawdę to nie mam jakichś większych planów dzisiaj niż pływanie. Właśnie tego typu. Moglibyśmy w sumie zajrzeć też do takich miejsc, jak na przykład tutaj jest. Nie wiem, czy to marnotrawstwo czasu. Ale podobno można coś znaleźć na tych półwyspach, wyspach. Więc skorzystajmy z okazji, skoro jest skała. Ewidentnie widać, że będę mogła na nią wejść. Zresztą przy okazji też sprawdzę na mapie wtedy, czy dobrze płynę. No to sprawdźmy to miejsce. Faktycznie coś tutaj leży. Coś tu jest. Chyba, albo nie. Nie, nie ma tutaj niczego. Ale tutaj podobnoż coś na tych wyspach się znajduje. Na tej akurat nie, na tamtej zapewne też nie. Dobrze płyniemy, czy nie? Musimy płynąć dobrze, bo nie mam mnie aktualnie na mapie. Więc raczej dobrze płynę. Dobra, płyniemy dalej. W sumie to będzie wszystko, co ja chciałam tutaj dodatkowo zrobić w takich odcinkach właśnie bonusowych. To sprawdzić te wysepki. Szczególnie tą jedną, która jest na krańcu świata, bo tam naprawdę można coś znaleźć. To nie jest chyba ta. Natomiast ta wydaje się być taka, że może coś tu być. Bo wiecie, ma taki jakby tunel, do którego można wpłynąć. W ogóle wydaje się, że można na nią na spokojnie też wejść. Także może się dowiemy, co to za wyspa. I czy coś tu jest. Raczej w wodzie na dnie niczego nie ma. Ale tutaj może coś być na zewnątrz. Chociaż widzę, że pod nią też mogę wpłynąć, ale może na razie spróbujmy sobie wejść tutaj. No. I co tutaj jest? Może telekineza mi coś podpowie. No nie, wydaje się, że niczego tu nie ma. Tam jest chyba ta wyspa, której szukam. No. Dokładnie. Jak widzicie, 10 minut żeśmy dopłynęli. Jeszcze jak się uda, to do tej jednej jaskini byśmy poszli. Ale tutaj ewidentnie świeci się jakieś źródło światła. Wygląda co najmniej ciekawie ta wysepka.
Chyba na spokojnie mogłam tą 4-minutową wykorzystać miksturę szybkości, ale... Kto by się tym przejmował? Zróbmy F5 i zbadajmy to miejsce. Oczywiście z pochodnią nie mogę biegać szybko, więc wybaczcie, jeżeli będzie ciemno. Z telekinezą mogę, więc jest to na pewno plus. Do środka wejdziemy może za chwilę. Okej, okay, tu jest pantopielec. I wąż morski. Panie wężu. Jak widać, ekspa trochę tu leżało. Dobra, zanim pozbieram się z tych potworków, to telekinezą sobie zerkła, czy... Nie było tutaj nic? No nie, nie było. Na górę mogę wejść. I na jedną stronę, i na drugą. Chociaż tam to bardziej mogę chyba przeskoczyć. Na dół zejdziemy zaraz, za chwilę. Coś tu żyje? Nie, nic tutaj nie żyje. Jest korzeń leczniczy na przykład. I kolejny korzeń leczniczy. Tam jest ogniste ziele po drugiej stronie. Czy coś jeszcze? Ajajaj, zepsułam. Ale placuch. Ale może po tym kamieniu wejdę? Marvin, nie wejdziesz po tym kamieniu? Poważnie? Ale tam widziałam przez telekinezę, że tam nic nie było. Tutaj można zerknąć, czy czegoś nie ma. No nie, nie ma tutaj kompletnie niczego. Mamy jaskinię. I to jest chyba rzecz, która powinna nas głównie w tym miejscu interesować. No dobrze. O, proszę bardzo. Mamy rybę. Złoża magicznej rudy. Oraz troszeczkę grogu, rumu i kuferek. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. A w kuferku skręt bagiennego ziela, złoto oraz okruchy magicznej rudy. Nie zwróciłam uwagi, czy pojawiło nam się osiągnięcie. Okej, to już kopałam. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że nie wykopałam z tego nic. A może to nie o tę wyspę chodziło? Nie no, ewidentnie o to. Jeszcze po drugiej stronie są wyspy. Od czwórki, jak popłyniemy. A nie, bo to jest latarnia morska. O, cholera. Co ty do cholery robisz na mojej wyspie? Próbujesz mnie okraść, czy może napaść? Ja... no cóż... Ej, słuchaj! Musisz mnie jakoś zrekompensować nadszarpanie moich nerwów. W przeciwnym wypadku szykuj się na lanie. Okej. Ile chcesz złota? Złota? A po co mi tutaj złoto, chłopcze? Zróbmy inaczej. Przynieś mi 6 surowych ryb. To będzie dostateczna zapłata dla mnie. Spoko. Chwila. Hmm? Mam dla ciebie ryby. No i proszę, nie było trudno, co? Wiesz, może trochę zbyt agresywnie zareagowałem na twoje przybycie. Nie mam za często gości. Jak chcesz, możesz do mnie czasem zajrzeć. Na pewno nie pożałujesz. Okej, dzięki wielkie. Dalej mam miksturę prędkości, chociaż ona się kończy pomału. Jesteśmy tutaj. No, teraz wypada stąd tylko i wyłącznie się przenieść, ale wiecie co? Korzystając z okazji, że mam full życia, to może byśmy użyli Marvina. I... Tak, to ja. Dostali się w stronę ustroni żeglarza. Ponieważ tam jest jedna jaskinia właśnie schowana pod wodą. Czy pod wodą. Właśnie przy takim masywie skalnym i chciałabym tam jeszcze dzisiaj wejść i pokazać wam to miejsce. Tutaj niczego nie ma? Nie, wydaje się, że nie. No, korzystamy z cheatów, bo możemy aktualnie.
Niech będzie. Tutaj jest orkowa galera. Jesteśmy teraz pod Silbach, tak? Chyba tak. Moment, nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Tak, pod Silbach. Nas interesuje ustronie. I bardziej tam okolice Vardal, także jeszcze na wprost. O, tych orków tutaj było naprawdę, naprawdę dużo. Okej, chyba dobrze płyniemy. To jest farma Bermara oczywiście. Ale nas interesuje ustronie żeglarza. A ustronie jest tutaj. Także zejdziemy sobie na plażę. Tutaj widzę, że nawet jakiś gościu z gildy jest. A my sobie... Co to za głowa? My sobie popłyniemy tu. I tutaj zgarniemy ostatnie miejsce, o którym wiem. Aktualnie. Nie ma sensu raczej nigdzie indziej się, wiecie, pałętać. Natomiast tutaj będzie naprawdę... Nie mogę powiedzieć, że przyjemnie, ale ciekawie. Odkryłam to oglądając serię u jednego z youtuberów nagrywających Gothica, ponieważ poza odcinkiem oczywiście jak sobie nagrywałam parę odcinków na zapas czy tam paręnaście, to później oglądałam serię u kogoś i oczywiście parę rzeczy wiadomo, zawsze gdzieś tam sobie człowiek zaspoilerował. No i to była na przykład jedna z takich rzeczy. Jak widzicie, tutaj są szkielety, ale ten szkielet nawet nie ma broni. Także raczej zagrożenia wielkiego to stanowić nie będzie. Natomiast no, tutaj musimy troszeczkę pospacerować, pochodzić. Okej, szkielet łucznik najpierw mnie interesuje, bo będzie mi truł. A jak widzicie, ta jaskinia nie zachęca. Ja mam nadzieję, że ja wyłączyłam cheaty. Nie wiem, teraz na pewno są wyłączone. Jak widzicie, wyłamane drzwi, to też raczej nie jest nic dobrego. Witam, szkielety. Okej, jest też pan zombie. I tutaj jest naprawdę bardzo spektakularne miejsce. Nic tu nie ma. Aż nie mogę uwierzyć, że twórcy zrobili takie coś. Weźmy sobie może pochodnie. Nie wiem, czy coś tu jest. Ale to, co jest na tym kręgu... Myślę, że zwali każdego z nóg. Jak widzicie, tutaj leży demon na tym kręgu. W ogóle takie zombie to teraz jest żaden problem, nie? Stare monety też w ogóle możemy oddać. Mikstura szybkości tu była jeszcze. Sarkofagi też są oczywiście do otwarcia. Jak widzicie, wielki krąg teleportacyjny. Po środku demon. No nie wygląda to dobrze. Tutaj jeszcze też błyskawica. Martwy demon. Ma przyzwanie demona oraz starą monetę. Podobno jest to easter egg dla cheaterów. Ja się nie zaliczam do cheaterów, ok? Po prostu chciałam, żebyśmy się tutaj szybciej do tego miejsca dostali. Czasami cheatuję na odcinkach, ale to naprawdę ostateczność. Albo jak się naprawdę mi bardzo śpieszy, albo wam. Żebyśmy nie marnowali czasu, to tylko i wyłącznie wtedy to robię. Dobra. I teraz weźmiemy sobie jeszcze telekinezę. Nie wiem, czy coś tu jeszcze jest. Natomiast miejsce wygląda naprawdę, naprawdę interesująco. Mamy śmiertelną falę oraz kluczyk. Ten kluczyk nam otworzy drzwi po przeciwnej stronie. No, a propos, nie wiem, słyszycie już pewnie, że coś tam świruje.
Więc ten klucz nam się właśnie do tego przyda. Słyszę zombie. Dziwne, myślałam, że już wszystko tutaj nie żyje. Może faktycznie coś ominęłam? Nie wiem. Natomiast tutaj możemy wejść. Tu jest jeszcze zombie. Dobra, kryty wejdą to. Nie ma o czym mówić w ogóle. Jak widzicie, całkiem szybko wyczyściliśmy sobie to miejsce. Tutaj warto się... O, okej, tam jest mag. Trzeba go będzie pokonać. Także najlepiej do niego jak najszybciej w sumie podbiec. No i dobra. Panie zombie. No i dobra, pięknie. Pan szkielet mag miał przy sobie troszeczkę okruchów. Zardzewiały miecz dwuręczny, szkielet wojownik. Nic jakiegoś wielkiego tutaj nie ma. Coś mi mignęło. I tutaj, gdzie są te plamy krwi, jest cieniostwór, ten nieumarły. Czyli też nic jakiegoś strasznego już dla nas. Biliśmy to już wcześniej. Teraz to już w ogóle to problemu nie ma. Mamy szkielet cieniostwór, a z niego oczywiście róg starego cieniostwora. Ekstrakt leczniczy. I to wszystko. I oczywiście kapliczka Beliara. O, i wiedza magiczna, krąg czwarty, tom pierwszy. Dobrze, oczywiście do Beliara się nie będę modlić, bo tylko od niego oberwę. Tak jak widzicie, taka ciekawa jaskinia między ruinami Vardal a ustroniem żeglarza. No, trzeba przyznać, naprawdę, naprawdę ciekawa sprawa. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji i do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał, a już w kolejnym spotkamy się prawdopodobnie przy jednym z miejsc, gdzie mamy do wybicia orków. No bo tak naprawdę to jest rzecz, która nam została. Tak, orkowa zaraza. Musimy się udać... okej... Okay. Musimy iść niedaleko winnicy Rity, a później na Bursztynowe Wybrzeże, albo obojętnie, mało ważne. Także to będzie kolejny nasz odcinek, tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!